Wojciech Smolak. Drzemka niegrzecznego przedszkolaka. Kiedyś chyba byliśmy dosyć niegrzeczni. Posadziła nas pani wychowawczyni przy tych stolikach. No i właściwie ja zasnąłem przy tym stoliku. A pani mi przyniosła poduszkę, bo ja zasnąłem tak na rękach. Po roku, jak zostałem przeniesiony na dół do starszaków, to pamiętam rytmikę, taką obowiązkową rytmikę. Pianino stało tam na dole. Tak raz chyba w tygodniu, z tego co pamiętam. Próby nauki jakiegoś tańca i takie rytmiczne chodzenie w kółko. Korytarz do kuchni. Starszaki to była chyba największa taka w sumie sala. Sala tych średniaków to wydawała mi się strasznie mała. Wszystko wydawało się takie duże. No teraz po wejściu i przy okazji odwiedzin w Milusinie to wszystko już nie jest takie duże. Jak się wydaje dziecku, jest takie wrażenie już dużo mniejszego pomieszczenia. Pamiętam, że w łazience na dole schodziło się na dół, to tam rządek stał tych kibelków takich obok siebie tam na podwyższeniu. Dziewczynki to miały jakiś kącik fryzjerski. Kojarzy mi się bardziej na dole, taki kącik na wprost, że tam sobie siadały i jakieś lusterko i że mogły sobie tą fryzury układać bardzo zabawkowymi szczotkami. A chłopcy to mieli jakieś tam swoje, głównie jakieś klocki układanie, pociąg z taki plastikowy, zresztą tam na zdjęciu jest. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Konduktorze łaskawy, zabierz nas do Warszawy. Mam dorosłe córki, studentki, no to one były bardzo zdziwione, jak były małe. No jak tutaj chodziłeś do przedszkola? One mają zupełnie inne skojarzenie już. Jak mówię komuś, że pochodzę z Sulejówka, że tam się wychowywałem od najmłodszych lat, od urodzenia. No Milusin, muzeum, ja mówię tak, no przedszkole. Przedszkole? Tak, mówię, przedszkole. Dla mnie na początku to przedszkole. Później dopiero dworek marszałka. W miarę dorastania. Ta świadomość przychodziła później. Hej, hej, komentarz.